Johann Wolfgang von Goethe, znany niemiecki pisarz, mawiał: iloma językami mówisz, tylekroć stajesz się człowiekiem. Te słowa dobrze znają uczniowie tarnobrzeskich podstawówek, którzy wzięli udział w Festiwalu Języków Obcych zorganizowanym przez uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu. Europa jest różnorodna pod względem kulturowym i językowym, dlatego znajomość języków jest potrzebna do tego, aby porozumiewać się z ludźmi w krajach, które często odwiedzamy, na przykład podczas wakacji. Znajomość języków jest również kluczem do drzwi, które otwierają możliwości znalezienia w przyszłości dobrej pracy. Festiwal Języków Obcych to wydarzenie, które propaguje naukę języków wśród dzieci i młodzieży. Odbywa się pierwszy raz w tym roku, myślimy nad dalszymi edycjami, natomiast pomysł wziął się wśród nauczycieli języków obcych. Wspólnie podjęliśmy taką decyzję jeszcze parę miesięcy temu, że odbędzie się festiwal, natomiast w dalszym toku naszych rozmów stwierdziliśmy, że będzie to świąteczny festiwal języków obcych. Uczniowie z Gimnazjum nr 3 przygotowali mnóstwo ciekawych konkurencji i atrakcji dla swoich młodszych kolegów. Występują i w tańcach reprezentujących poszczególne kraje, są piosenki w różnych językach, świąteczne, kolędy bądź piosenki świąteczne, takie, które wszyscy znają, jak na przykład Last Christmas albo All I Want for Christmas is You. Są tańce, tak jak powiedziałam, są łamańce językowe, więc tutaj dzieci będą mogły się pochwalić swoimi umiejętnościami językowymi oraz quiz wiedzowy dotyczący wszystkich krajów, w których naszymi językami uczącymi w naszej szkole się ludzie posługują. Z quizem dzieci poradziły sobie świetnie. Nie było pytania, na które nie znałyby odpowiedzi. Wielu chętnych przystąpiło również do konkursu zatytułowanego Moje skojarzenia z wylosowanym przez przedstawiciela grupy krajem. Naszym głównym pomysłem jest to, żeby na samym środku napisać Szkocja, bo wylosowaliśmy Szkocję i żeby zrobić z tego takie jakby słoneczko i od tego wielkiego napisu Szkocja zrobić różne flagi, golfki, takie bardzo charakterystyczne rzeczy dla Szkocji, które akurat nam się najbardziej kojarzą. Ale chyba takim głównym skojarzeniem jest ten kilt, prawda, ta spódnica i ten golf, który tam się skojarzy. Czytałyśmy na Wikipedii. Tak, o wszystkich państwach podzieliłyśmy się, które mają czytać i się nauczyłyśmy mniej więcej skojarzenia, co nam się będzie z tym kojarzyć. To pierwsza edycja festiwalu, ale nauczyciele języków obcych twierdzą, że dołożą wszelkich starań, aby odbyły się również kolejne. Myślałyśmy o tym roku jako o takim roku pilotażowym, żeby zobaczyć, jakim zainteresowaniem będzie się cieszył. Wiemy, że cieszy się wielkim zainteresowaniem w naszej szkole, że dzieci chcą występować. Zaprosiliśmy uczniów klas szóstych tarnobrzeskich szkół podstawowych i jeżeli dobrze nam to wyjdzie, chciałybyśmy, aby stała się to impreza cykliczna, gdyż imprezy tego typu w tarnobrzeskich szkołach średnich czy gimnazjach nie ma, więc chciałybyśmy, aby się w następnych latach również powtarzał.